Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie z moim klanowiczem, któremu udało się wbić ponad 1000 puszek na Spike'u, co dało mu 4. miejsce na świecie. Ja osobiście jestem mega dumny i zadowolony, że mam taką osobę w klanie, która zajmuje topowe listy na świecie. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie krótki wywiad z Pandą, obejrzymy zapis gierki, której wbija 1000 pucharków oraz może na samym końcu uda nam się go namówić, żeby zagrał jeszcze jakiś meczyk dla nas z tym Spike'iem. Dodatkowo chciałem wam ogłosić, że od dzisiaj pod każdym odcinkiem z Brawl Stars możecie wygrać mega boxa oraz dodam do swoich prywatnych znajomych aż 5 osób, co nie zdarza się często. A cały konkurs będzie się odbywał na moim fanpage'u, do którego link znajdziecie w opisie, więc w tym momencie dołączcie i pod najnowszym postem napiszcie dowolny komentarz. Możecie mnie pozdrowić, cokolwiek, a wyniki konkursu ogłoszę już jutro. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda. Siemaneczko. Hejka. Jak widzicie, Panda wbił 30. rangę na Spike'u. Wow! Dokładnie na Sakurze Spike'u. Przekozacki skin. Powiedz mi, Panda, w którym trybie wbijałeś 1000 puszek i jak tego dokonałeś? Wbiłem to na Graveyard Shift'cie, na solo i wbiłem to jakieś 3 godziny, 3,5, coś takiego. A z jakim poziomem puszek startowałeś na Spike'u? Zaczynałem od 700, ponieważ w tamtym sezonie udało mi się dobić 900 i spadło mi do 700. Jak to nagrywamy, to 2 dni temu skończył się sezon i Panda w ciągu 2 dni wbił już 1000 puszek na Spike'u. Sprawdźmy sobie teraz, która to jest ranga na świecie. Pierw sprawdźmy Polskę. Zadymiarze. Spike. I jak widzimy, Panda jest pierwszy, 1003 puszki, dopiero za nim jest Adek Niejadek, 814 puszek. Ho, ho, pięknie, a globalnie Panda aktualnie jest 8. Ale ci powiem, nie, moim zdaniem jesteś 7, ponieważ Miracle jest na tym samym poziomie puszek co ty. I jakbyś wygrał teraz jakiś meczyk, albo zdobył chociaż plus 3 puszki, plus 4, no to ci powiem, mógłbyś być top 4. To co, moi kochani? Namówmy Pandę, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem i Panda dzisiaj jeszcze zagra meczyk tym Spike'iem. Co ty na to? No myślę, że jeśli już zostawimy łapeczkę, to się opłaca zagrać. No dobra, mam nadzieję, że pod tym filmem zostawicie te 15 tysięcy, minimum, minimum. Okej, okay. Duo raczej nie zagramy, nie? Bo to duo będzie ciężko. No, duo może być ciężko. I powiedz mi jeszcze, jakiego star powera używałeś? Podkręconą piłkę? Tak, podkręconą. Okej, moi drodzy, teraz obejrzymy sobie zapis gry, jak Panda wbił 1003 puszki. Okej, moi drodzy, lecimy z tematem. Powiedz mi, jakie najczęściej postacie występowały na tak wysokim progu puszkowym? Najczęściej występowały Tick, Spike oraz Barley. I z pewnością Tick grał defensywnie, w krzakach tylko spamował, a Spike'i wszystkie pewnie grały podkręconą piłkę, co nie? Tak, tak, dokładnie. Bo jak wiemy, no innym star powerem tutaj się nie opłaca grać, jeżeli chodzi o Spike'a. 9 zadymiarzy, tam widziałem jeszcze gdzieś brok jakiś przeszedł się. No ja już go zabiłem. Aha, już go zabiłeś, dobra, nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy to było. I też widzę, Barley gra ze star powerem, który za każdym razem, kiedy rzuci, odzyskuje 100 HP. Też mam tak, ten star power i też, moi drodzy, postaram się wbić 1000 puszek na Barley'u. Dostawcie te 15 tysięcy łapek pod tym filmem, a udowodnię wam, że też potrafię wbić drugą postać na 1000 puszek. To jest twoja aktualnie, która ranga? 30 na postaci? Tak, 30, bo 1000 puszek. A raczej, która z kolei 30 ranga? O, może tak. No, 4 postacie na 30 randze i 8-bit na 35. No to sztosik, kozacko. Ja na chwilę obecną mam tylko 8-bita na 1000 pusz, na 30 randze. I tutaj widzimy, ładnie pokonałeś kolejnego zawodnika. Zostało 5 brawlerów. I to była walka właśnie o 1003 puszki, tak? Miałeś pewnie 997, tak, gdzieś mi się wydaje. Tak, dokładnie. I żeby przeskoczyć próg 1000 puszek. Powiedz mi, Piperki też grają na tej mapie często? Też grają, ale nie często. Najczęściej to właśnie Tick, Barley i Spike. Jasne, kumam. A powiedz mi, jak długo dołącza ci do gierki? W sumie za chwileczkę się też przekonamy, bo będziesz grał jakiś meczyk, a tak mniej więcej? Najdłużej to mi chyba 4 minuty dołączało. 4 minuty aż dołączało, no to faktycznie tutaj musi gra poczekać na tych graczy, które mają ponad 1000 puszek, a sprawdzałeś statystykę, wszyscy mieli ponad te 997 albo ponad 1000? Nie, tak średnio to od 800 do 1000. Aha, rozumiem, czyli nie dołącza graczy, którzy mają 1000, bo z pewnością nie ma dużo graczy, którzy mają już w drugi dzień sezonu 1000 po prostu puszek na jakimś koncie. I tutaj widzimy, Panda ładnie ultuje, tu jeszcze był Barley, który właśnie, tak myślałem, że on się porobi. I Barley ten miał tylko jednego Power Cubesa, ale nie szkodzi. Ważne, że jest ranga druga, plus 6 puszek i zobaczcie, w tym momencie Panda przekracza próg 1000 puszek i zgarnia 500 żetonów. Wow!
Okej, Panda startuje. Czekaliśmy teraz 3 minuty dokładnie, żeby dobrało mu 9 przeciwników. Okej, mam już podgląd. Oglądamy. No i oczywiście trzymamy kciuki za Pandę. I jedziemy. 8-bit. Wow, tego się nie spodziewałem, że to będzie 8-bit. Pewnie ma starpary, drugie życie. Aha, no to w sumie on też, powiem ci, że wystarczy, że raz obije. Nawet jak zginie, to i tak się zrespi, więc ma po raz kolejny czas na to, aż zginie, ponieważ ma, podejrzewam, na samym starcie z 6000 życia. Jeżeli zdobędzie dużo power cubesów i kogoś zabije, no to będzie miał naprawdę dużo życia, więc będzie mógł długo przetrwać. No, jestem mega ciekawy. Dobra, porobiłeś go, pięknie. I powiedz mi, jaka jest taktyka generalnie na Spike'a? Chować się i obijać, tak? Za ścianę tylko, bo wiem, że Barley'em rzuca się byle gdzie i tak się odzyskuje HP, a tutaj o te HP niestety musisz walczyć. Dokładnie. Więc tutaj poziom jest troszeczkę wyższy, jeżeli chodzi o wbijanie puszek na Spike'u. Jak na razie tylko widzimy jedną postać, jaka jest na tej mapie, ale widziałem, że jakiś Spike właśnie zabił Jeana, czyli też był Jean na tak wysokich pucharkach. No, Jean też jest dobry, ale lepszy jest na duo, ponieważ Star Power się bardzo przydaje i może lecić swojego teammate'a. No, dokładnie, bo tak naprawdę ten Star Power bez duo jest bezużyteczny w przypadku Jeana. O, to Piperka jest też jest. Jeanie, że ten strzał się rozwala na dużo takich małych kuleczek i one właśnie często trafiają kogoś. I też ma bardzo daleki zasięg. Przede wszystkim. Mm-hmm. Tam na dole w krzakach masz Spike'a jak coś, bo u mnie było widać. Będziesz okay. Walczył ze Spike'iem. On jest chyba... czekaj, jest niżej, nie wiem czy on teraz będzie tam, ale z lewej strony jest przy... Aha, walczy z nim, dobra. Musiałbyś go skultować. W sumie możesz go ze środka wygonić. Ajajaj. No tutaj ciężko, Panda traci życie i... no niestety ginie. Ale moi kochani, nic nie szkodzi, ponieważ i tak zajmuje drugie miejsce, plus 5 puszek. I sprawdźmy teraz szybciutko, moi drodzy, tabelę lokalnie, raczej globalnie, za dymiarze Spike. I dzięki temu Panda wskakuje na czwarte miejsce. Mordo, to chyba jest twój rekord, jeżeli chodzi o zadymiarza w rankingu globalnym. To jest aktualny rekord. Twój rekord osobisty. Ja jestem mega zadowolony, bo pod banderą Defarel Teamu Panda zajął czwarte miejsce. Obowiązkowo zasubskrybujcie kanał Pandy, link w opisie, no i zostawcie łapeczkę. Okej, mordeczki, my teraz zagramy z Pandą duo w trybie Graveyard Shift. Okej, moi drodzy, zaczynamy. Jesteśmy, Panda, na środku. Dawaj w krzaki od razu. Dobra. Ty ewentualnie możesz się wychylić, gdzieś popatrzeć, a ja tu będę stał i się leczył. Niech chociaż dwie drużyny się wybiją. Żebyśmy byli na zero. Jakiś... O, patrz. Ktoś poleciał, no. Leon. Leonik. Leonidas. Dobra, dostał. Plackiem, pięknie. W sumie ode mnie też by dostał plackiem, ale uciekł. Tylko pierwszy ściągłeś. Spike zabił Jeana, czyli jakiś Jean jest też na mapie. Z mojej prawej nic nie ma. Z lewej też za dużo nikogo nie widzę. Tu widzę jakieś bomby Tika. Dobra. Ja okay, idę Leon znowu. Tak. Zmartwychwstał. Tak jest. Tak, poleciał w prawo, może tam ktoś go szczai. Tam jest jakiś Jean go obijał. Dobra. Ten Leon, patrz, dostał ode mnie jeszcze. No to nice. Pięknie. Odzyskałeś życie. Crow i Leon. Dobra, leży, dobra, zabity. Pięknie. Tik, 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 uciekaj, uciekaj, żeby tylko życie nie... Daj, nie, nie tak, daj, tak. No. Wiem o co chodzi. Kumam, kumam. Okej. Okay. Dobra, on leży. Leży, pięknie, sztosik. Tutaj mamy Crowa. Dalej 5 drużyn, co tu się dzieje, halo? 4. Już 4, dobra, git. Wow, ten Crow uciekł tym jumppadem. Leci na mnie. Nie mam. Dobra. Wow, udało się. Udało się. To jest Spike z pikiem. Dobra. Cofamy się niżej. Leon. To ten Leon. Będzie skakał w krzaki, ty. Jaki wariat. Dostaje. Od razu placka. Przyjął. Leży. Ładnie. A jesteśmy tutaj w kanapce, stary, strasznej. Dobra, wielkie starcie. Showdown. Top 2 jest git, no. Nie wiem, czy mi się uda tak to zrobić, ale postaram się. Nie, ja padam. Wow, byliśmy w mega potrzasku, jeszcze głowa leciała, ale moi drodzy, plus 7 pucharków, ranga druga, zostawcie łapeczkę, bo moim zdaniem i tak sztos. I to było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, bierzcie udział w konkursie, ponieważ jeden z was wygra megaboxa, a 5 osób dodam do swoich prywatnych znajomych, tylko musicie dołączyć do mojego fanpage'a, link macie w opisie. Ja już się z wami dzisiaj żegnam, trzymajcie się za dymiarze, cześć!